Siemaneczko, z tej strony Vejry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wadanohary i obrzydliwego morza. Idziemy dalej. Chodźmy. Jesteś pewna? Nie pomożesz mu? Same Kici wierzy w nas również. Jestem naprawdę nerwowa, czy tam ciekawa, ale... Musimy ruszać. Do księżniczki. Wszyscy. Racja. Rozumiem. W porządku. Same Kici, proszę, wróć bezpiecznie. Same Kici, wróć bezpiecznie. Okej, no to idziemy dalej. Jej. Ach, jaki ten zamek jest piękny. A właśnie. Dobre wieści, ludziska. Wygląda na to, że wyszedł kolejny patch Tales of na Steamie i gra się naprawiła, więc będzie można wznowić serię. Oh yeah. Ty nie widziałaś? Rozumiem. W takim razie nigdy tego nie zrozumiesz. Dlaczego ojciec cię nie wybrał? What? Dlaczego? Czemu to jest? Czemu? Czemu? Ojcze. Idziemy dalej. To było dziwne, ale ignorujmy to, ponieważ tu jest okropnie cicho. Tak, zastanawiam się dlaczego. Okej. Nikogo nie ma w pobliżu. Straszne. Może wydarzy się coś niespodziewanego. Czy wszystko w porządku? Tak. Wyczuwam presję, naprawdę. Same Kici. Jej, wielkie przejście. Zapiszmy zatem i chodźmy tam przywitać się z naszym przeznaczeniem. Hello. Zignorujemy ją. YOLO! O, nie możemy. Dobra. Gdzie jest ta druga? Księżniczko! Wadanohara! Czy wszystko w porządku? Wszystko w porządku ze mną. Nie użyłam mojej mocy przez długi czas, więc to trochę do mnie dociera. Czy coś? Gdzie jest druga księżniczka? W środku. Zjadłam ją. Wadanohara, nie idź. To jest niebezpieczne. Księżniczko, proszę, odpoczywaj tutaj. Wadanohara. No, także ten. Cześć.
Co jest? Łada? Ona zniknęła. Czyżby kolejna walka była 1v1? To niedobrze. Ściana? Co to jest? Łada Nohara. O mój Boże, to może być ciężkie. Ludziska? Jej. Nie wiem, czy zapisać, czy nie. Chyba jakby teraz były jakieś wybory fabularne, to tym częściej zapisujemy, tym łatwiej będzie mi przejść do wyboru innego zakończenia, ale dobra. YOLO tak zwane. Stare morze? Yes. Exactly. Perfekcyjne miejsce, by stoczyć ostatnią bitwę. Boże, i tego właśnie nie lubię w grach z Makera. Ludzie robią schody bokiem i nie da się po nich normalnie schodzić, tylko trzeba chodzić slalomem jak debil. No inaczej się tego w sumie nie da zrobić, no ale zawsze można zrezygnować z rzutu bokiem i zrobić po prostu schody pionowe od góry w dół. Ale dobra. Teraz już na pewno zapiszemy i idziemy. Przede mną. O mój Boże! Co to ma być? Ile wiedźm! Ale fajnie! Te czarne wyglądają jak Chińczyki. Nie musisz być taka sztywna, Łada Nohara. Wspaniała wiedźma, nie jest taka straszna. Racja. To spojrzenie mówi mi co innego. Łada Nohara, powiadasz. Tak. Usłyszałem wiele rzeczy od Chlomaki. Możesz zostać tu na jakiś czas. Dziękuję ci bardzo. Tutaj jest wiele dziwnych wiedźm, więc wszystko będzie z tobą w porządku. Prawdopodobnie. Prawdopodobnie. Mówisz, że straciłaś pamięć. Tak. Widzę bardzo skomplikowaną sieć. Mogłabym zainterweniować, ale biorąc pod uwagę najcięższy wypadek, ten przypadek, a raczej to, co może się wydarzyć, nieważne. Łada Nohara, będzie najlepiej, jeśli rozwiążesz ten problem sama. Czemu? Czy nie możesz nic dla niej zrobić, wspaniała wiedźmo? Tak jak mówiłam, tutaj jest mała szansa, że to będzie nieodwracalne. Czy coś takiego. W każdym razie coś się stanie, więc lepiej nie. To prawda, moje wspomnienia z tego wspomnienia. To prawda, moje wspomnienia z tego wydarzenia są unclear.
Boże mój angielski! Ale tutaj jest coś, czego nie mogę zaakceptować. Nie mam podstaw, ale jestem pewna, że oni są w błędzie. Zastanawiam się, czy to jest dobrze, że myślała w ten sposób. Wada Nohara. Wiedźmy wszelkich rodzajów żyją sam... Co? Okej, sami to tłumaczcie, to idzie za szybko. Nie ma szans. Wada Nohara. Wada Nohara. Musisz wybrać własną ścieżkę. To powinno być to, czego chciałby twój ojciec również. Tak, proszę pani. W porządku. Jej, Chlomaki! W porządku, Wada Nohara, więc jak będzie? O nie, to już tu krew. I to też jest krew. Wszędzie krew. Tak naprawdę to ketchup. W każdym razie ruszajmy. O, ten korytarz jest zdecydowanie zbyt długi. Chamski safe. Tak, idziemy dalej. O nie, same kici. O, księżniczka. Więc księżniczka Mikocy nie dała rady. Jest w porządku. Nikt cię nie osądza. Samekichi. Wada Nohara. Samekichi, wszystko w porządku? Wiedziałam, że powinnam ci pomóc. Przepraszam, Samekichi. Nie, miałaś rację. Ugh. Samekichi. Hej, przybyłaś, Wada Nohara. Sal. Wszystko było w porządku. Starałem się tak bardzo. Ale wejście jest wciąż otwarte. W każdym razie, to może jest skończone. I to jest wystarczająco dobre zakończenie dla mnie. W takim razie cię powstrzymam. A więc chcesz, by spotkał cię ten sam koniec, co wspaniałego maga? To jest nasza Wada Nohara. Dobrze, więc spróbuj. Więc, jeśli możesz. Więc chcesz mnie zabić? Spróbuj, Wada Nohara. Zabij mnie, Wada Nohara. Ach, to jest mój koniec.
Tak, tak, to jest perfekcyjne. Tak, dokładnie tak, Uada Nohara. Rabbit Morris. Aha. Nieźle. Więc, co zrobisz, Uada Nohara? Nie tylko te morze, ale ten rekin jest również nie do odratowania. Nie, nie! Hej, Uada Nohara. Jeśli podejdziesz do mnie, uratuję go i twoje morze. Ja... naprawdę cię kochałem. Ta jedna rzecz była prawdą. Więc jeśli podejdziesz do mnie, odpuszczę sobie to morze. Więc to zależy od ciebie. Ten rekin nie będzie musiał umierać. Co jest kurwa? Co to ma być za wybór? Nie chcę mu ufać! To jest bullshit! Nie! No i... shit happens, ludzie, no. No trudno. W porządku, Sal. Co ty? Uada Nohara. Samekichi. Przestań. Nie idź. Samekichi, ja... ja... haha, złapałem cię. Gogh, kaszel, hak, hak. Okej, tego nie będę czytał, ponieważ zaczyna się jakaś bullshit, porypana scena i nie mam zamiaru tego tłumaczyć. Przynajmniej tych krzyków i tym podobnych. Więc bawcie się dobrze. Haha, teraz jesteś moja. Uada Nohara. Uada Nohara. Co za szkoda dla ciebie. Uada Nohara jest moja. Przestań. Ach, Samekichi. Haha. Nie martw się, wkrótce będę jedyną rzeczą w twojej głowie. Nie, przestań. Teraz, Uada Nohara, sprawię, że będziesz szczęśliwa. Tak się cieszę, Uada Nohara. Nareszcie mogę sprawić, byś była moja. To boli, przestań. Przestań.
Przestań, proszę. O mój Boże, on ją rapi, cholerny pedofil. O, chcę zobaczyć więcej z tego. Przestań, przestań! Guadalajara. Guadalajara. Hej, wstałeś? Gah. Sheesh. Puść mnie. Ha? On przemówił. Gdzie zabrałeś Guadalajarę? O co ci chodzi? Niedługo ją spotkasz. Co? Ona chce cię spotkać również. Powinieneś być szczęśliwy. Możesz wstać? Może trochę przesadziłem. No cóż, miałem zamiar cię zabić. Gdzie jest Guadalajara? Tutaj. Guadalajara? Dzień dobry, Samikichi. Co? Co? Ty zrobiłeś Guadalajarze? Odpowiedz mi! Samikichi, nie bądź taki zły. Sal nauczył mnie czegoś. Co? Tak, teraz wiem, w jakim byłam błędzie. Może, zawsze powinno być takie. Sal, on pokazał mi dobrą drogę. O czym ty mówisz, Guadalajara? I to jest droga, którą zawsze powinnam podążać również. Przestań. Guadalajara, to jest żart, prawda? Samikichi, czemu jesteś taki smutny? Po tym wszystkim ja jestem tak bardzo szczęśliwa. Prawda, Sal? Tak! No dalej, Samikichi. Śmiej się. Co za bullshit ending. O mój Boże, what the hell. Dobra,
Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek z Wadonhary. Dzięki wielkie za obejrzenie i do usłyszenia w kolejnym odcinku, a raczej endingu z tej gry. Więc trzymajcie się, cześć i słuchajcie sobie muzyki z endingu, a ja się zamykam. Także jeszcze raz cześć.